W związku z rozpoczęciem procesu rejestracji seniorów na szczepienie SARS-CoV-2 informujemy, że na terenie miasta funkcję koordynatora do spraw szczepień pełni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Na gminę zostało nałożone zadanie realizacji transportów osób starszych, niepełnosprawnych, takich, które mają takie okoliczności, które uniemożliwiają im samodzielne dotarcie do punktów szczepień, dowożenie takich osób na te szczepienia. Od miesiąca, właściwie półtora, bo od połowy stycznia już realizujemy te transporty w takim zakresie, jaki jesteśmy w stanie zapewnić. Do tego zadania gmina, patrz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pożyczyła samochód z Fundacji Sprawni Inaczej, warsztatów terapii zajęciowej, za co im bardzo dziękuję, bo to jest samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach. I realizujemy takie transporty na terenie miasta do 3 punktów szczepień, a mianowicie do Szpitala Specjalistycznego, do Przychodni Nowa oraz do Przychodni Enzos na Skłodowskiej. A jak wygląda w praktyce taka pomoc? 2 mężczyzn, pracowników socjalnych, na umówioną konkretnie godzinę, dzień przyjeżdżają do miejsca zamieszkania takiej osoby, przewożą ją do punktu szczepień, czekają, aż to szczepienie się zakończy i odwożą do miejsca zamieszkania. To jedna pomagają osoba wejść. W jednym transporcie? Czy to kilka osób? Jedną osobę transportujemy, tak. Jedną, chyba że jest to małżeństwo, jeżeli się tak złoży, że małżeństwo na jeden dzień, na jedną godzinę, to wtedy 2, ale dla zachowania środków bezpieczeństwa i higieny to jest zawsze jedna osoba. Co zatem należy zrobić, aby skorzystać z takiej pomocy? Jeżeli dana osoba, senior, zarejestruje się na szczepienie, ma konkretny termin tego szczepienia, może kontaktować się z nami, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, bezpośrednio, bądź numer. Też może zgłosić taką, tak, ogólny stacjonarny, to jest 58 686 4823 i od razu można tonowo wybrać numer wewnętrzny 43, do czego zachęcam, bądź też komórka 577 082 503. I pod tymi numerami odbiera pani, która jest odpowiedzialna za skoordynowanie, za przekazanie pakietu informacji oraz za zweryfikowanie, czy taka osoba może być przez nas transportowana, bo to jest po prostu taki wywiad telefoniczny, z którego my wiemy, czy ta osoba może pojechać na to szczepienie transportem, który my zapewniamy. Przypomnijmy zatem jeszcze raz numer telefonu 577 082 503 lub 58 686 48 23. Po usłyszeniu zapowiedzi należy wybrać tonowo numer wewnętrzny 43.